Dzień dobry, panie Kowalski, halo! Panie Kowalski, czy pani mnie słyszy? A to już zawołaj kogoś po pomocy. Potrzebujemy pomocy, pacjent nieprzytomny, sala 12. Pacjent nie oddycha, nie ma pytań. Zacznij mi szukanie karty piersiowej, ja dzwonię po zespół resuscytacyjny. Dzień dobry, jestem Zawodowski, szpital w oddziału ratunkowym. Na pewno numer 12 mam pacjenta w otrzymaniu uszkodzeń. Bardzo proszę o zespół resuscytacyjny. Dobra, dziękuję. Poprosiłbym cię, Mateusz, żebyś od 25 w górę liczył na górę, dobrze? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Okay. Jestem. Super, Zuza, mamy pacjenta w zatrzymaniu krążenia. Bardzo bym cię poprosił, żebyś przygotowała się do oceny rytmu dłużek, dobra? Dobra. 8, 9, 10. Okej. Dobra, jestem gotowa, odsunąć się. Na rytmu. Dobra, migotanie komór, będziemy defibrylować. Mateusz, znów rzuci skanie kartki. Zuza, poprosiłbym cię o naładowanie defibrylatora do 200 żyli. Dokładnie. I wykonasz defibrylację, ok? Ja odsuwam się do tlenu. Dobra, odsunąć się. Nie dotykać pacjenta, defibrylacja. Dobra, poszła defibrylacja. Prosiłbym cię, Zuza, o stanięcie za Mateuszem. Dobra. I przy następnej wentylacji pacjenta zmienimy go, dobra? Okej. Okay. Od 25 w górę, dobra? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Okej, Zuza, od 25 w górę liczę na głos, dobrze? Tak. Dobra, poprosiłbym cię o podłączenie pacjenta pod monitory za małymi odprowadzeniami. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czy podstawki osioba się unosi? Drugi się unosił. Dobra, dzięki. Jakbyś Mateusz przygotował mi Ajzela i kapnę, dobra? Dobra. Minuta do oceny. Dobra. Teraz na chwilę uciskaj, bo nie jestem w stanie wentylować, ok? I jakbyś osłuchał klatkę piersiową, ok? Dobra. Ja podłączam kapno. Powiedzcie, jak będzie. Dobra, stop. Językowy. Ok, znowu uciszenie. Ok, 30 sekund. No, teraz prowadzimy asynchronicznie, dobra? Aha. Jak masz jeszcze czas, to jakbyś przygotował płycie i przy następnej kartki do innej płycie, ok? Dobra. Ocena rytmu. Stań za ten luzą. Nie mamy pulsu, to jest chyba częstość kurczowa. Jestem tam znowu uciskanie klatki piersiowej. Tutaj jakbyś naładowała do 300 i wykonała defibrylację, dobra? I odsuwam się do tlenu. Jak będziesz gotowa, powiedz. Dobra, odsunę się, nie dotykać pacjenta. Wyładowanie. Dobra, jest 4,26, następna ocena 6,26. Zuza, jakbyś założyła w kucie i pobrała krew na badacza. Okej, okay. Pobrałam krew, w kucie jest. Jakbyś przygotowała jeszcze 300 mg amidonu i 1 mg adrenaliny. Dziękuję. Przygotuję.
pacjentowi podajemy tlen, podajemy, będziemy podawać leki, pobraliśmy badania, będziemy po razem badania tego. Osłuchowo nad szmerami, nad płucami ze szmerkach językowych, czyli odmy możemy wykluczyć. Jakbyśmy połączyli panu jeszcze 500 kesoli. Oczywiście. Albo PWE. PWE, 500 PWE połączę. Dobra, 30 sekund do następnej oceny rytmu. Sekundy oceny, jakby Zuza stanęła za Mateuszem. Dobra. Dobra, to było proszę. 10 sekund. Ocena rytmu teraz. Bez na znów uciskanie tacy pieszowej. Mateusz, poprosiłbym Cię o podanie jednego... A dobra, defibrylacja. 360 ławy, dzięki. Odsuwam źródło tlenu. Odsuwam się od pacjenta, defibrylacja. Dobra, to jest 6,50, czyli 7, następna cena przy 9 minutach. Poprosiłbym Cię, Mateusz, o podanie 1 mg adrenaliny. Zdarzenia jest przygotowana oraz 300 mg amiodarona. Adrenalina poszła. Wykonanie fasta, jeżeli możesz, dobra? Dobra. Czysto. Czysto. O nie, nie ma. Płynów nie ma. Serce. Nie widać w worku ośrodziowym. Pęcherz. Jest ok. Zostawiamy to do następnej oceny. Wykluczyliśmy jakieś powolenie jako źródło przed zatrzymania krążenia. Pan zgłosił się do nas z bólem w klatce piersiowej. Jeżeli chodzi o zaburzenia metaboliczne, posłaliśmy krew. Moglibyśmy jeszcze sprawdzić temperaturę u pacjenta, dobrze? Mhm. Sprawdzić temperaturę oraz jeżeli chodzi o... Dobra, czyli hipertermia, hipotermia. Nie znajdziemy, żeby cokolwiek poprosić. Dobra, możemy temperaturę. Temperatura jest w normie. Zostało 10 sekund do oceny. Poprosiłbym Cię, Mateusz, zmienić Zuzę przy następnym ocenie rytmu. 3, 2, 1. Ocena rytmu. Mamy jakiś zapis. Ok, jest tętno, sprawdźmy, czy jest oddech. Dobra, klatka piersiowa się nie unosi. Przejdźmy teraz do badania ABCDP. Ok, z tego co widzę, mamy asystolię. Znów Mateusz, uciskanie klatki piersiowej. Zuza, otóż ten. Zmienisz Mateusza przy następnej wentylacji pacjenta, dobra? Od 20 liczb góry na górę, dobra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. To poszło. Zuza od 25 w górę idzie na głos. Poprosiłbym Cię o podłączenie zwykłych telefonów, Mateusz, dobrze? Dobra. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięć, sześć,
7, 8, 9, 10. Jakbyś potwierdził asystonię, zwiększenie cechy, zmiana odprowadzenia, tak? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czy to kto się właśnie nosi? 5, 6, 7. Nie, nie. Ja potwierdzam asystonię. Dobra, dzięki. Przygotuję 2 mg adrenaliny po tej godzinie, dobrze? Dobra. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie, unosi się. Adrenalina przygotowana. Pięć, sześć, siedem, adrenalina osiem, poszła. Dziewięć, unosi. 30 sekund do oceny. Dobra, leki poszły, to poszły. Jakbyś przygotował do Angela i za chwilę 5, 6, zmieniam, 7, zmienisz się 8, 9, dobra? 10. Dobra, 10, ok, klatka się unosi, 10 sekund do oceny. Jak widzę, stanął za dużo. A jeden przygotowane. 4, 3, 2, 1, ocena rytmu. Mamy jakiś zapis, ale nie widzę ten, nie ma ten. A dobra, znów uciskanie klatki piersiowej. Założę Angela, więc teraz trochę za asynchronicznie. Jakbyś mogła pobrać krew na badania. Dobra. Dobra, przerwij na chwilę, jakbyś posłuchała klatki piersiową, czy jesteśmy. Mhm. Ok. 3, 2, 1, przerwa. Okay. Śmierka, żarzełka bezmetryczne. Okej, okay, dobra, potem byś pobrała badania. Ubieram. Teraz prowadzimy sposób, mam coś pełnić. Dobra? Bada. Dobra, pobrałam badania, założyłam skrycie. Dobra, zmienić badania na ten. Jeżeli chodzi o 4H4P, pacjent dostaje 100% tlen. Odmy wykluczyliśmy, byliśmy pęcherzykowy. Badania poszły, jeżeli chodzi o pokalenie i pokarm. Poszło, tak. Okay. Do następnej oceny rytmu mamy mniej więcej minutę. Możemy zrobić jeszcze hipowolemię, czyli jakbym Cię poprosił tu za wykonanie pasu, dobra? Dobra. To w ocenie rytmu. Czy chcesz przerwę? Nie, w ocenie rytmu. 10 sekund do oceny rytmu. Dobra. Hipotermia raczej nie, bo pacjent był u nas na oddziale. Hipertermia też raczej odpada. Pacjent się zgłosił z bólem w klatce piersiowej, więc jest bardziej prawdopodobne. Dobra, zrobimy ocenę rytmu za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ocena rytmu. Dobra, czysto. Mam puls. Pacjent oddycha. Dobra, pacjent nie oddycha samodzielnie. Będę go wentylował. Przejdźmy do oceny ABCDR.